Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek związany z ogrodzeniem. Postanowiłem to rozdzielić, ponieważ jest tego trochę dużo na jeden odcinek. W tym odcinku robimy zaszczały. A więc tak, tutaj mam drugą bramę wjazdową, ze względu na to, że odbędę oczyszczanie i tu mi będzie jeździć koparka, żeby kompost zrobić. Tak więc będę miał zaszczał tutaj na ogrodzeniu, przy bramie, na słupka z bramy. I 30 metrów później kolejny, czyli ja liczyłem tym razem teraz od bramy, końca tej bramy, od tego zaszczału. 30 metrów, czyli co 3 jest palik, sztempel włożony i wychodzi to gdzieś tam, gdzie mam te narzędzia. O, troszkę się kamera rusza, bo to niestety kamerami sportowa padła bateria, obie baterie, więc nie mam teraz czym kręcić, jedynie telefonem. Dlatego będzie to troszkę tak gorzej pokazane, ale postaram się to jakoś łatwo. Ładnie wam pokazać. Tu wychodzi zaszczał, pójdą tak. A więc tak. Później następnie, że zaszczał będzie na rogu. Zresztą jak dokładnie chcę zaszczały i całą teorię, osobny odcinek, jak to zrobiłem, to będziecie mogli zobaczyć w innym odcinku. Tam mam ostatni palik będzie. Ze względu na to, że tu idzie spad i tu będzie wszystko wsypywane, co będzie z wykopu wyciągane. Tak więc tu na razie dalej nie jadę z ogrodzeniem. Tutaj się zatrzymałem. Tu nie będzie wyrównywana działka, bo tu jest droga dojazdowa de facto, więc nie mogę sobie tego tu nasypać. Tutaj i tam mogę nasypywać, więc tam będzie trochę inaczej robione. Tamta strona będzie tak samo robiona, więc tego nie będę nagrywał, bo to szkoda czasu, tylko że nie będę używał jakby odstępu tych 1,54 m, tylko będę robił to po prostu na co 3 metry równo z granicą. A my tak, co potrzebujemy? Takie narzędzia, jak tu widzicie. Do ścinania, rękawice jak to woli, sznurek, to akurat sztempy krzywe, wykorzystam zaszczały, wiertnica, wkrętarka, wkręty, ołówek. I teraz po kolei. Pierwsze co zrobię, to sznurkiem owiążę sobie doły, żeby wiedzieć gdzie wiercić. I zaraz wam pokażę co dalej. A więc tak, zaczynamy od sznurka. Tutaj sobie zawiązałem, włożyłem sobie jakiś patyczek, możecie wkręt włożyć, po to, żeby się łatwiej to odwiązało. Względem tej linii pójdzie teraz do tego palika, idzie do tego palika. Tutaj go nie wiążę, tylko tu. Po co to robię? Po to, by wiercić otwór równo w linii, jakby, żeby wam nie uciekło gdzieś tu, do przodu czy do tyłu, żeby później nie było, że ta siatka wam będzie tu w powietrzu. Żeby po prostu sztempel był oparty na siatce. I teraz tak, musicie wiedzieć, jaką macie siatkę. Chodzi głównie o wysokość. Ja stosuję wysokość 1,50 m i według tego teraz będę to odmierzał. 1,50 m jest tutaj, ołówkiem sobie zaznaczyłem. Dzielę to na trzy części, czyli po pół metra, pół metra, pół metra, pół metra, czyli tu jest metr, przepraszam, tu jest pół metra, tu jest metr od dołu, tu jest metr od dołu, tutaj jest pół metra cały. I teraz sobie z tego może naczepem, bo teraz może trochę zamieciłem. Na trzy części. Na pół metra, pół metra, pół metra, czyli tu mamy pół metra. Tu jest górna część i tu jest ta ostatnia część jakby tego pół metra. I teraz środek ostatniego pół metra zaznaczam. I to będzie środek, gdzie będzie zamocowany sztempel. Od tego metr w tą stronę, środek. I teraz będę wiercił otwór wiertnicą tu. Dopasuję to sobie ze skosem i zetnę później tą piłą z szabastą. Tak więc metr tutaj do środka, tutaj względem siatki. Pół metra mam, 1,5 metra mam siatkę, czyli na trzy części po pół metra, można powiedzieć. Górną część pół metra oddzieliłem, 1,50 m pierwsze, pół metra i od tego pół metra środek, czyli można powiedzieć na 1,25 m zrobiłem środek. Można to w taki sposób ująć, będzie łatwiej. Ale tym się nie możecie sugerować, musicie się sugerować siatką, bo jak macie metr siatki bądź 1,70 m, to znowu to jest inaczej. Znaczy się powiem wam tak, tu nie ma jakiejś szczególnej normy, ale tak mniej więcej dobrze to zrobić właśnie w taki sposób, a nie w taki sposób, że przykładowo zrobicie zaszczał gdzieś pół metra od dołu albo na samą górę zaszczał. Tak więc tak to według mnie najlepiej trzyma. Dobra, działamy, wiercimy i będziemy kontynuować dalej. Tak więc otwór wiercony. Wiertnicę ustawiam względem tego sztempla, przyłożyłem sobie do tego punktu, jak to po takim kątem to musi iść i tak ustawiam wiertnicę
jedną ręką i ten sposób, taki skos zrobiłem. Teraz będę to wkładał, dopasował i cechował. A więc włożyłem, przyłożyłem, tu do końca pociągłem, tu, tutaj mamy krzyżyk, ustawiam to na równo, robię ołówkiem cechę według tego kąta, czyli w ten sposób. Troszkę muszę podnieść to, ale jedną ręką teraz tego nie zrobię. Tak więc ustawiam do krzyżyka, drugą ręką cechuję i szablastą to ścinam. Tak będzie to mniej więcej wyglądać, takie przyłożenie. Będzie on dalej. Tak więc mamy to ścięte, przesunąłem to sobie, żeby to wyciąć. Teraz ustawiam to na tą stronę. Jak widzicie, tutaj jest. Jest względem krzyżyka. Wiadomo, tak nie musicie idealnie co do centymetra robić, ale mniej więcej. Tu muszę jeszcze trochę desterbidem przejechać, bo mi tu ukruszyło się. I więc tak, wkręcam teraz to na 15 wkrętach. Mogę to zrobić w ten sposób, albo na jednym, albo na dwóch wkrętach. Zobaczę, ile będzie potrzeby. Akurat kupiłem 15, żeby to można to zrobić w taki sposób i w taki sposób. Można troszkę krótsze zrobić, może nawet i 12 by wystarczyły. Wszystko zależy później od grubości tego właśnie sztempla. Tak więc, ale w każdym razie to i może i wystarczy jeden, jak go tak wkręcimy w ten sposób. I też powinno wystarczyć. Tutaj to zasypiemy, a zawsze idzie to dokręcić, tak jakby. Tutaj zasypiemy, ubijemy standardowy, jak standardowy stempel. I taki sposób się wykonuje do strzały. Siatka będzie gdzieś potąd, więc myślę, że będzie to ok wyglądać. Jeszcze tutaj jeszcze jeden pójdzie, ale to już nie nagrywam, bo to samo robimy. Od sznurka w tym miejscu i tak dalej. Jeśli chodzi o rogi, to będziemy robić tak samo, tylko że sznurkiem będziemy owijać ten i taki kąt jakby. Na razie wam tego nie pokażę, bo tego nie mam, ale jest to ta sama jakby robota. To samo znaczenie, ta sama procedura. Tylko że dajemy wtedy tu i tak w jednym paliku, w ten sposób. Od bramy będzie tylko z jednej strony, tak tu jest. I tak to mniej więcej wygląda. Tak więc skręcę to i wam pokażę jeszcze, jak to wygląda ubite i skręcone. I tak oto wygląda gotowy zaszczał. Tutaj mamy metr, metr. Tu jest 1,25 m, bo siatka ma 1,50 m. Gdzieś dotąd będzie siatka. I w ten sposób wygląda ubite. Tutaj po jednym wkręcie, pobijane, wkręcone, myślę, to wystarczy. Jak nie będzie wystarczająco, zawsze można dokręcić. Tu względem linii, tam również. Tu troszkę mniej, ale ten palik jest dużo grubszy niż ten. Tak więc troszkę się przesunęło, więc to może trochę inaczej wyglądać, ale widać, że nie będzie przeszkadzać, bo to idzie w dobrej linii, jak widzicie. No, tak więc tak to wygląda. Dzisiaj jest taki upał, że masakra, nie? Dobra, no i tak wygląda tak zwane strzałowanie, zaszczały w ogrodzeniu. Jak wam powiedziałem, tutaj robimy te zaszczały, jeśli chodzi o boki, czyli tu jeden idzie, tu drugi, jeśli chodzi o rogi. Jeśli o bramę chodzi wjazdową, to będzie tylko jeden zaszczał, bez tego drugiego, czy tam z tej strony, bez tego. I tak to wygląda. Tak więc to tyle. Jeśli chodzi o siatkowanie, to zrobię kolejny filmik, w jaki sposób siatkuję, w jaki sposób sam sobie radzę. O ile dam radę samemu, spróbuję zrobić to samemu siatkę. Jak to wygląda, po ile sztempli, nie sztempli, tylko tych, no kurczę, zapomniałem teraz, jak to się nazywa, takie gwoździe, właśnie takie jakby u skroble, czy jak to się na to mówi, coś takiego, w jaki sposób to naciągam i tak dalej. No, tak więc to w tym odcinku wszystko. Zapraszam na kolejną część o ogrodzeniu. Postaram się to porozbijać, bo jest tego naprawdę za dużo. Jeśli tam wszystko bym chciał panu, chciałbym wszystko wam pokazywać. Tak więc to tyle. Tutaj zostawcie suba, widzicie na bieżąco z kolejnymi filmikami. Lajka, jak wam się podobało, komenta. Jak macie jakieś pytania, też piszcie. I to wszystko. Tak więc do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie.